Można grać, można w kościele, można śpiewać w kościele, ale wcale Boga nie uwielbiać. Dzięki. Geniu, ile razy służysz w więzieniu? Mam na żywocie. Chyba na 16 jest w Warszawie, a po 10 w Kamińsku. Ile osób słyszało Ewangelii? Nie liczyłem, ale dużo. Było dużo. Ile to jest dużo? Z parę tysięcy pewnie słyszałem. Ile osób nawróciło się do Pana? Nie liczyłem, ale było około tysiąca pewno. To się modliłem osobiście. Nie wiem, czy się z Panem dzisiaj, ale modliłem się gdzieś około tysiąca, no, mogło być tyle, nie? Czy jest czasami ciężko będzie? Jest fajnie. Będzie nie jest fajnie. Znaczy, wiecie, fajnie, fajnie jak Pan działa. Ale jest czasami trudno, ponieważ widzisz ludzi, którzy oddają swoje życie, a potem one to życie, wiecie, tracą. To jest największy ból, jeżeli widzisz człowieka, który oddał Cię sobie, a potem widzisz, że obok Pan odchodzi, że to, co robisz, jest dość daremne. Ale też jest radość, ponieważ wiem, że wielu ludzi żyje z Panem Bogiem i chcę tego Boga doświadczać tam, w tych miejscach właśnie, gdzie jest trudno. Dziękujemy Bogu za tą służbę. Bogusiu, Wasza córka w ubiegłym roku przyjęła chrzest i żyje z Panem. Jak tego dokonaliście? Nie wiem. To nie my dokonaliśmy, bo nie? Myśmy się starali, naprawdę, ale im bardziej się staraliśmy, tym ona była w odwrotnym kierunku w ogóle szła. I kiedy już, na przynajmniej ja już wiedziałam, że ja już po prostu się widzę, ja już nic nie chcę robić. Boże, sam po prostu stworzyłeś ją, to teraz ją weź i wychowaj. I wtedy, w tym momencie, kiedy przestaliśmy się tak angażować w to jej nawracanie, ona się nawróciła. Ale w domu trzeba być autentycznym. Ale w domu trzeba było być autentycznym. Mhm. Nie bijemy się. Tak. Nie bijemy się. Tak, ja myślę, że też trzeba być świadectwem dla dziecka. Bogusiu, Genio, wiem, że pochodzisz z tradycyjnej rodziny, z tradycyjnie wierzącej rodziny. Dlaczego zmieniłeś wiarę? Ciekawe pytanie, nie? Ja nie zmieniłem wiary. Wiary nie można zmienić w ogóle. Można zmienić wyznanie, ale wiecie, wiara to jest darem Boże. Ja zostałem zmieniem Bożej łaski i wierzę w Pana Boga, nawróciłem się i tak dzięki Bogu żyję z Nim. Aleluja. Chwała Bogu, krótko zmieniłem temat. Bogusiu, a jak sobie finansowo radzicie? Dobrze. Ja zawsze tak sobie myślę, że jak my sobie przeliczamy na przykład, ile mamy pieniędzy, a potem sobie przeliczymy, co byśmy na przykład kupili, to jest niemożliwe. Po prostu to jest nierealne. Bóg nam tak błogosławi, że ja nie wiem. To śleje, a śleje. No. Ale nigdy nam nie brakowało tak, żebyśmy na przykład musieli, nie wiem, chodzić, prosić kogoś, albo... O, tu mam jedno pytanie do Genia. Pozwolisz, żeby usłyszeć jego słowa. Genio, słyszałem taką historię kiedyś, że poszedłeś na zakupy bez pieniędzy. Tak było parę razy. Czemu nie miałeś? Miałem, bo mieszkałem wtedy z teściową i żoną moją domu. Teściowa wysłała mnie po zakupy, ale nie wiedziała, ile mam pieniędzy. A jej powiedziałem też jej, ile mam. Więc udałem się w tą podróż po zakupy w nieznane. Nie wiedziałem, gdzie, wiecie, są te zakupy. Pojechałem do sklepu, w sklepie tym jednym, co chciałem kupić, nie było niczego, co chciałem kupić. Kupiłem tyle, ile miałem pieniędzy. A ona się mówi, dalej jedziesz tamto przecież. Więc pojechałem, wiecie, na miasto. No, chyba pojechałem do Busi, jeszcze sklep, pracowała w sklepie Busia. I mówię do Busi, wiesz co, dzisiaj się Bóg spóźnia. Zawsze nam błogosławił, zawsze nam dawał na swój czas. A dzisiaj się spóźnia, dzisiaj nie mamy pieniędzy. Dzisiaj muszę chyba kogoś prosić o pieniądze. Ale wiecie, w tym momencie, gdy mówiłem to Busi, przyszedł do nas taki brat listonosz i mówi, Genio, mam na ciebie pieniądze. Stałem pieniądze w tym dzień ze Szwajcarii, człowieka, którego nie znam, widziałem go na oczy w życiu i w tym dzień Bóg dał mi pieniądze na zakupy. Czyli Pan zaopatruje. Halleluja. Tak było wiele razy, ale to jedna historia tylko. Rozumiem. Ostatnie pytanie do Was obojga. Czy jesteście ludźmi sukcesu? Wiecie, sukces to taka trudna sprawa. Czy sukcesem moim będzie wtedy, gdy będę już u Pana. Prawda, to nie mi sukces. Ale się są takie, wiecie, zwycięstwa, są radości, które gdzieś tam przeżywamy sukces. Nie? Wiecie, moim sukcesem jest to, że poznałem Pana Boga, że mam rodzinę fajną, mam żonę, mam córeczkę, mam służbę w kościele powołanie i, no, i mam braci i siostry w tym kościele, gdzie w zborze jestem ja. To jest moim sukcesem, że nie jestem sam. Ja się boję bardzo tego słowa, jego nie lubię nawet, bo wiecie, mi się źle kojarzy. Mi się dużo rzeczy w pracy udaje i często jest to słowo używane. O, tu odniosła sukces.
zazwyczaj się boję tego i normalnie tego nie lubię, bo ja wiem, że to jest łaska Boża. To nie jest mój sukces, ja nic nie potrafię. Naprawdę, nic nie mam, nie mam nad własnych pomysłów, ale Bóg przychodzi, daj mi te pomysły. Bóg przychodzi i nawet dzieci, którymi ja się opiekuję, one raptem są zdolne do jakichś czynów i coś fajnie robią. I to jest łaska Boża, to nie jest sukces mój żaden. Pracy twoje zawodowe? W ogóle, w życiu. Bardzo ciekawe to są. Nie. Dziękuję Bogu i Wam za to świadectwo życia. Amen.